Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Piły, a w szczególności rowerzystów i tych, którzy korzystają z tej ścieżki rowerowej. W dniu dzisiejszym zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie nowej ścieżki rowerowej. Czas zakończenia, 4. kwartał tego roku. Jaka ta ścieżka będzie? Będzie to ścieżka szerokości 4 metrów, czyli jeszcze raz takiej szerokości, jaka w tej chwili jest. Na całej długości pojawi się inteligentne oświetlenie, które będzie od potrzeby regulowało natężenie światła. Na trasie przez las będą też 3 lub 4 miejsca postojowe z ławeczkami, stojakami na rowery oraz śmietnikami. Koszt inwestycji to 4 miliony złotych. Gmina liczy na dotację w wysokości 1 200 000 złotych. Prace powinny ruszyć w końcówce sierpnia, a oddanie nastąpi pod koniec tego roku.